Hej, z tej strony Drakonager i witam was w 54. odcinku serii Zagrajmy w Drakestang the Darkai. Poza nagraniem sprawdziłem, czy w końcu uda się przekonać opata, żeby powiedzieć coś na temat tej bestii, ale z tego co zauważyłem, jest to losowe. Tak kuźwa losowe. Wspaniale, prawda? Trzeba mieć naprawdę chyba szczęście, żeby to się udało. No zobaczmy. Kuźwa, no po prostu... Nie wierzę. Raz mi się udało, to oczywiście tego nie nagrałem. Tak jak mnie robi w bambuko, no. Niewiarygodne. O, teraz się udało! No, super. Uff, nareszcie. Hesperia o niej było w tych dziennikach tego nekromanty. No i to tyle. W końcu mi się udało. Szczęście. Tak, to zależy od szczęścia, nie od zdolności. Ach, te RPG oparte na rzutach kością, co nie? Jebcie mnie w bok. Dobra, kontynuujmy misję związaną z tym obozem goblinów, z tymi maruderami. Przekonaliśmy 3 osoby, mamy wsparcie. Możemy porozmawiać z kapitanem i powiedzieć, że mamy zgodę po prostu, że możemy przypuścić atak na obóz tych gadzin. Wow. Losowość. A ja myślałem, że potrzebne są jakieś zdolności. No nie, to zależy od jebanego łutu szczęścia. Od pieprzonego farta, no po prostu. Tak sobie myślałem, czy nie wziąć tych ciężkich nagolenników zamiast tych nagolenników ognia. Nie wiem, dają mi dodatkową zwinność. W sumie to ja bardziej stawiam na pancerz, niżeli na niki i tym podobne, więc niech będzie. A jeszcze przy okazji sprzedamy parę rzeczy. Już niestety tylko mam teraz tarcze i na ramienniki. Takie właśnie złote. No ale cóż. Gladys, gdzieś ty polazła. No bo jeszcze sprzedać niepotrzebne przedmioty. Już zapisuję. No, kokosów teraz nie zarobimy, co prawda, no ale lepiej posprzedawać, żeby mieć miejsce na później. Łamany smoczy ząbnik, ale co można z nim zrobić? Trofeum? A może... Nie wiem... Broń? Możliwości jest wiele. Harpie pióra. Niewiele, no ale... Zawsze coś. Rozdzieracz dusz. To jest naprawdę słaby kostur. Tylko 1K i żadnego plusa. Do kitu. Zaiste. Dobrze, że gram wojownikiem. Oj, tak. A magów w drużynie mam w zasadzie 2. Może nie są tacy mega magowie jak Jost, no ale nie będę narzekał. A, jeszcze porównać zysk. Więc tak, według moich jakże zaawansowanych kalkulacji... 6 dukatów, 7 talarów, 8 grajcarów. 6, 7, 8. Wow, to ci dopiero się trafiło. Jak ślepiej kurze ziarno. Dobra.
Ruszajmy. Już nie ma na co czekać. O, jesteśmy tutaj od razu. Ankoron, wyluzuj. Nie, powiedzmy, że chce się zemścić. Do ataku. No, przygotujmy się, to będzie solidna naparzanka. Coś czuję. Lubię takie. Jak ja mam tu kamerę ustawić? Czekajcie. A, oni poszli tędy, dobra. Czekaj. Mi się już popieprzyło coś. Które oni kurde poszli? A tu jest jakiś. Tu jest zejście, no tylko kamera za bardzo mi nie ułatwia tej sprawy. Już, już. Spokojnie, spokojnie. Dobra, kogo tu załatwić? Berserkerzy, szamanka. Zrobimy tak, że Gwendala zaatakuje szamankę. O, jeszcze pomoc się przyda. No i do ataku. Będzie niezła jatka. O, skrzynia z pułapką, to ci zaskoczenie. Idzie misio, wkurwiony jak zawsze. Spuść wam taki wpierdol, że... Popamiętacie wy... Forgrim, Forgrim... Tutaj. Co za... pojedynek. Lubię to zaklęcie. Patrzcie! Prawie że agonia. Spoko. Taki mam zamiar. Jeszcze ogry są z tego spamiętam. Ohoho. Kolejne sukinsyny. Matko, ile ich tu jest? Nie atakujmy wszyscy tych samych. Tak trochę bez sensu. Tą drogą, czy ja ulepszałem ten piorun kulisty? Chyba tak, na całkiem niezły poziom. Już bardziej nie mogę. Dobra. Ciekawe, czy Grom masz tak duży zasięg? Chyba jednak nie. No to deszcz, strzał i tyle.
Cztery rany. Nie powiodło się, na szczęście. Dla nas łożesz ty. Cóż za bitwa. Wykurz gobliny z obozu. Dobra. Właśnie to robię. Dobra, to ja może zrobię tak. Jeszcze jedna szamanka. O, żeż ty, berserkerzy. Całe stado. No to nieciekawie. Dobra, tłuczemy. Dawaj, dawaj, dobrze. Dobrze. Tłuc ile wlezie. Aż do... nie wiem. Aż po prostu wszystkich wytłuczemy. Co ja się będę oszukiwał. Niedźwiedź mi prawie padł. Kurde, no. Tłuką mojego miśka. Mojego pupila, że tak powiem. No, przybliżmy, przybliżmy, żeby było lepiej widać walkę. To jest dość istotne, żeby wiedzieć, co się dzieje. Dobra, Gladys nie pada jeszcze. Nie padła jeszcze, to dobrze. Jak na nią to jest dość długo. Bądź co bądź. Aczkolwiek mimo wszystko teraz czas na leczenie. Dobra. Bijmy się dalej. Się uważając, by... Ło, ale cios! Patrzcie na to. Dobra walka. Okej. W ogóle go nie widziałem tutaj. No to nie było zbyt mądre. Ale ty sama to robić? No dobra. Mocna łapa. Trzeba go uratować, bo oczywiście musiał. Wice ślepiony rządzą zemsty. Trzy ogry, jeszcze herszt. Jeden właśnie to herszt. To już super. Ja się biłem z ogrami, ale nie z trójką naraz. Bez przesady. Skrzynie. Wytłuc tych mniejszych będzie łatwiej przede wszystkim to zrobić. A do tego jeszcze po butelce soku dla Gladys i Forgrima. Inaczej może być ciężko. Nie jest dobrze. No ale mimo wszystko drużyna jest całkiem silna. Misio! Dlaczego? No co jak co, ale pieśń wytrzymałości to jest coś. Wow, nawet rana. Osłabienie. To się przydaje. Zwłaszcza przy takich wielkoludach. Kurwa, tłuczemy. Nie tych co trzeba. Oj, piorun. Też strzał, dobra. Teraz trzeba będzie przyzwać kolejnego chyba. Już czuję. No. I to już w trybie now. Gladys, miałeś rzucić zaklęcie.
nie rozdziel, użyj. No. Dobrze. Idzie w miarę sprawnie. Narzekać za bardzo nie mogę. Dobra. Jeszcze jest trochę many, no to nawalajmy na dystans, póki się da, bo potem może łatwo paść przez obrażenia przeciwników, które są dość, nie oszukujmy się, wysokie, bo to w końcu banda ogórów, tak? To nie są żarty. Z jednym nie ma żartów, a co dopiero z tyloma. A jeden to hersz, to już w ogóle jest nieźle. Dobra, napój leczniczy. Będzie lepszy. O. Dobra. Jeden padł. To dobrze. Teraz ty. Dobra, piorun kulisty. Czekamy, tu czekamy. A tu deszcz strzał. Standardowo. No. Kurde, no. Stawaj, Drakonager. Jest nieciekawie. Ty masz mikstury. No, no właśnie. Jeden napój leczniczy dla Forgrima. Rozsądnie gospodarować tym, co się ma. To bardzo istotne w tej grze. Nie ma co. Dobra. Trzeba kontrolować, kogo atakują po leczeniu, bo to naprawdę mnie wkurza często w tej grze. Potrafi napsuć krwi. Nie ma co. Dobra. Kurde, no przewracają mnie jak jakiegoś... Jak kostkę domina, no. Dobra. Dlaczego, kuźwa, Gladys, atakujesz nie tego, co trzeba? Aż trzymajcie mnie, bo nie wyrobię. Jak na takich twardziej, to mimo wszystko idzie dość szybko. Skrzynie. Zabezpieczone oczywiście, standardowo. Czyli musi być tam coś dobrego. O, teraz to się dopiero... Będzie walka. Oj tak. Przygotujmy się. Dwie rany. Nieźle. To dobra. Spokojnie. Pancerz robi swoje. Dobra. Tak. O, tutaj. Dobra. I walczymy po prostu, aż padnie. Taki jest mój plan. O, ludzie. Chciałbym zastosować u Gladys... Znaczy, żeby Gladys użyła precyzyjnego ciosu, bo każda rana dość mocno obniża statystyki przeciwnika. To się przydaje. A, można te paski włączyć i wyłączyć przyciskiem. O, okej. Okay. Warto zapamiętać. Dobra. Walczmy. Ile wlezie, tłuczmy go. Aż padnie. No, dawaj, 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 Gladys. Czwarta rana. Ciekawe, czy dałoby radę wyeliminować go. Żeby się udało? No, nie wierzę. Ty, ja tylko mi się chyba cutscenka zacięła. O, szlak by to trafił. Za co? Dlaczego ja? No trudno, będę musiał najwyraźniej stoczyć tę walkę jeszcze raz. Widzimy się po cięciu!
see you soon. Back to Talon, then. No, tym razem na szczęście Kascenka załadowała się poprawnie. Czyżby nowy towarzysz? Cóż, nie możemy go przyjąć, w sensie do naszej obecnej drużyny, ale Ferdok, zobaczymy sobie, jakie ma statystyki. Z tego co patrzyłem, walczy włócznią. Właśnie czeka na taką osobę, tak, która właśnie się w tym specjalizuje. Gwendala osiągnęła poziom 12. Okej, zobaczmy. To już jest na maksa, moim zdaniem. Już chyba tego bardziej nie rozwiniemy. W sumie nie potrzebuję tego za bardzo. Bardziej bym chciał łuki ulepszyć. Yeah. No dobra. Skrzynie do przeszukania, trupy do przeszukania. Klawo. Skrzynie są zabezpieczone i zamknięte, no to łupy są na poziomie, myślę. O, smarowidło do broni. Się może jakieś przydać. Eliksir sprytu. Sokiet nagodowy. Ogólnie walka teraz poszła mi całkiem sprawnie. Nie narzekam. I też udało mi się wyeliminować Herszta przy pomocy ran. Nieźle. Naprawdę nieźle. Uhuhu, patrzcie na to. No to się skurwiele nieźle bogaci na tym łupieniu. Co jak co. Gobliny i ogry. Okej. Okay. Noga żaby, oczy przygrobowe i ogon obliczego szczura. Uroczo. To jeszcze nie koniec. Tam są jeszcze skrzynie. W gwoli przypomnienia. Jedna? Może być jedna. O ile ma dobry łup. Zawartość wszakże jest najważniejsza tutaj. Liczy się wnętrze. No, dziennik się zaktualizował. No. Bohaterzy z nas. O, to samo. Będzie co sprzedać. Jej. Cokolwiek, może tu jeszcze coś? O, jeszcze skrzynia. Okej. Trochę pieniędzy z tego będzie. O, na to liczyłem. No, takie bogactwo. No, to chyba tyle. Nic więcej nie widzę. Wszystkie skrzynie przeszukane, beczki zniszczone i oczywiście zawartość wzięta. No to możemy wrócić do Talon. Właśnie trzeba będzie ten zagajnik w końcu sprawdzić. Gdzie to jest? Tutaj. W sumie, skoro mam możliwość wrócenia się do Ferdok, to chętnie z tego skorzystam. Bo czemu nie? Korzystajmy z tego, co jest. C
Ja, droga trochę potrwa, no to lepiej po prostu wyciąć ten fragment. Ergo, widzimy się po cięciu. Okej, jestem już w Talon. Pomyślałem sobie, że jeszcze bym odebrał nagrodę od burmistrza, jeśli takowa będzie. No, zobaczmy. To może później coś dostaniemy za nasze wysiłki. Dobra, bardziej mnie interesuje mapa. Ona była przy tamtej bramie. Tak. Gdzieś tu. O. Jest. No nie wierzę. Lokacja, która nie jest jednorazowa. Toż to lód po prostu. Niebywałe. Się wierzyć nie chcę. Powiem tak. Do rezydencji, a stamtąd jeszcze bym na plac Parajosa się udał, bo jest najbliżej do Aurali, którą właśnie chcę, bym oddał tą recepturę w końcu. No i przy okazji dołączy do nas do drużyny. I to już chyba będzie ostatni towarzysz, który może do nas dołączyć. No to ani te czekają dwa rysunki do narysowania. Ja. Czekamy. Może nabawca. Czekaj. A może ona była z Cytadeli Hrabiowskiej? W sumie to chyba tak. No nic, no to najwyżej się kawałek przejdziemy. Tak, jestem pewien, że właśnie tam. Przy okazji, by sprawdzić, czy sprzedawcy nie mają czegoś nowego. Klient napisał, żebym sprawdzał na każdym poziomie, więc. Znaczy, nie sprawdza, tylko po prostu, że może być coś nowego. No i ma rację. Ma chłopaczyna rację. Płatne, że właśnie dał nam naprawdę porządny pancerz. O ile się nie mylę, on miał. Znaczy, Koron miał włócznię myśliwską, taką bardzo dobrą włócznię. Chyba jedną z lepszych? Mi się wydaje przynajmniej. Jest Tauralia. Okej. Myślę, że warto sobie pospadać, czy czegoś nie ma nowego w ofercie. A nuż widać, coś się trafi. Nie, wykupiłem już. To było dobre. Szkoda, tam był jeszcze zbrojmistrz. To jest Tauralia, okej. Gdzie by ten zbrojmistrz? Mi się coś wydawało. Nie, tu jest kupiec. Jest, tutaj. Tak, bardziej z ciekawości sprawdzam. Osełka, smarowidło do broni. W sumie to mam jakiś tam zapas. Kostur bitewny, włócznia, halabarda, pika. Ciężko mi uwierzyć, że włócznia myśliwska jest lepsza od halabardy, ale dobra, to już nie moja sprawa za bardzo. Hmm.
No, tylko nie zły śmieszek. No, patrzcie. Idź stąd, jajcarzu. No to niezła umowa. To targować się z koboldem to jest niezłe. Do rezydencji. Osobiście to wątpię, że ona umie walczyć. Ma gdzie zdolności alchemiczne. Coś nowego? Napoje lecznicze. Okej. Duży napój wytrzymałości. Oż ty gnojku. To co sprzedaliśmy też. Składnik kobolda. Aha, okej. Nie mam pytań. No sporo, można sobie mikstur robić. Duży napój wytrzymałości, duży napój leczniczy, duży napój magii. Wow. Patrzcie, same korzyści. Kubaniec. Zna się na rzeczy. To można stwierdzić bez problemu. Dobra. Teraz mamy tylko naszą misję główną. Nareszcie udało nam się rozwiązać tą misję. No niewiarygodne. Tyle czasu. Taka długa misja. Coś nadzwyczajnego. Dobra, trzeba spać naszych dwóch nowych towarzyszy. O, jest miasto Talon. Właśnie wzmianka o nim. Okej, wybaczcie mi to cięcie, ale gra mi się znowu zawiesiła, no niestety. No ale jakoś sobie dałem radę. Okej. Auralię tam widziałem. Pracownia na ostatnim piętrze. Okej. Dziękuję za pomoc. Najpierw trzeba odesłać kwendale, żeby móc sprawdzić statystyki naszych nowych towarzyszy. Chyba spędziłam. Tutaj błąd w tłumaczeniu widzę. Tutaj kolejny. Zmysłową alchemiczką powinno być. No zobaczmy. O, no też czary widzę. No ma prosty pancerz. Alchemik. Spryt na 19, no to nieźle. Alchemik, patrzcie na to. 23 punkty. Wiedza tajemna, leczenie ran, leczenie zatruć. Też widzę wiedzę o zwierzętach, zielarstwo. Umie się targować, to ciekawe. Czym walczy? Topory i buławy. Okej. Walka defensywna. No, czarów nie brakuje. Sivasa leczniczy. Nieźle, nie narzekam. Księga receptur, patrzcie ile tego jest. Napój mocy. Działa na wszystkie kategorie.
Zmniejsza częstotliwość odnowy zdrowia o 5, energii astralnej o 5 i witalności o 3. Zadawane obrażenia plus 1k plus 6. 15 minut. Podwójny destylat. O Rety, ile tego jest? Patrzcie tylko na to. O, w mordę. Szkoda, że nie dostałem tego eliksiru. Szkoda, że go nie przerządziła. Oż ty. No nieźle, nieźle. Trzeba przyznać. Dobra, ja wygląda trochę jak łapsera, nie ukrywam, ale nie obrażajmy jej. No ty co tu robisz? Wadna podwórko, już! Sierściuchu jeden. Kara do walki w zwarciu, ale premia do alchemii. Szybka generacja energii astralnej. Okej. Okay. Jakby ktoś potrzebował osoby, która zna się na ważeniu mikstur, to doskonały wybór. No i też na czarach, nie ukrywajmy. Zróżnicowanie towarzyszy to jest to. Oj, Dranor, ty amancie. Jak miło, że ze sobą rozmawiają. Zupełnie jak Gladys i Dranor. Miło. Okej, to już go o to pytaliśmy, ale tak się chciałem upewnić. Że to miałby było zobaczyć, gdyby Ankor rozmawiał z Gwendalą, ale niech będzie i tak. Myśliwska włócznia. Elfia zbroja skórzana. Skórzane karwasze, nagolenniki. Okej. Okay. Elf równinny, bojownik. Spoko. O, żeż ty! Premia do włócznika, ale do umiejętności społecznych. Ale na włóczniach to się zna jak mało kto widzę. Walka ofensywna, mistrzowska parada, ściana ostrzy, finta, precyzyjny cios, zabójcze pchnięcie, ostrze burzy, natarcie. Jeszcze parę czarów do tego. Nieźle. Naprawdę całkiem nieźle. Śliwska włócznia. Ale pewnie jest jakaś jeszcze lepsza. Trzeba przyznać. Nie chciałbym z nim zadrzeć, zdecydowanie. Przebiłby mnie na wylot. Czekajcie. Budowa, siła i odwaga. Jeszcze zwinność. Nieźle. Prawda, całkiem nieźle. Ale dobra. No niestety nie mogę wziąć was wszystkich. A szkoda. No ale to już by był za duży pierdolnik po prostu, gdyby miał tyle osób w drużynie. To nie RS, że mamy do zarządzania taką grupę jednostek. Muszą być jakieś ograniczenia. Dobra, bierzemy naszą towarzyszkę. No i w następnym odcinku wrócimy sobie do Talon. Tak jest. No a to już w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Cześć.